Witam w sklepie Scribo. Pojawił się kolejny ołówek Blackwing z serii limitowanej Volumes, ten oznaczony numerem 42, a poświęcony jest osobie wybitnego sportowca, afroamerykanina, który jako pierwszy grał w lidze baseballowej, a numer 42 to taki widniał przez większą część kariery na jego białej koszulce, i więc tutaj ta kolorystyka ołówka oddaje właśnie te schematy kolorystyczne, które widzieliśmy na jego strojach baseballowych lata temu. Jak we wszystkich Blackwingach, tutaj można gumkę wymieniać, uzupełniać, i tak z grubsza się prezentuje w pudełku 12 sztuk. Tak wygląda ten ołówek już po zatemperowaniu. Bardzo piękny kalifornijski cedr. Tutaj a zbalansowany grafit, czyli taki gdzieś mniej więcej HB, tak mi się wydaje, wyprodukowany w Japonii. Zawsze sobie cenię te ołówki, chociaż oczywiście ich cena może być dla wielu szokująca, ale należy wziąć pod uwagę to, że to są bardzo krótkie, limitowane serie. Większość z poprzednich volumes już nie do kupienia, tylko na eBayu za znacznie droższe pieniądze do kupienia. Natomiast poza tym firma produkująca ołówki wspiera różnego rodzaju artystów i część z dochodu ze sprzedaży tych ołówków jest właśnie na ich wspieranie, co można sobie na filmikach YouTube'owych prześledzić, tak więc piękne z pożytecznym tutaj te Blackwingi łączą. Jeden z poprzednich, jeden z moich ulubionych ołówków, ten jest super, bo pomalowany farbą fluorescencyjną, w związku z tym po zgaszeniu światła, czego tutaj nie pokażę, troszkę świeci, że tak powiem, i ołówek łatwo można znaleźć po ciemku, gdy na przykład spadnie na podłogę. Takie różne właśnie te kolekcje poszczególnych, poświęconych różnym wydarzeniom czy osobom z kultury właśnie Blackwingowa seria Volumes proponuje. Ja mogę zachęcić do śledzenia tych ołówków. Raz na jakiś czas można sobie kupić, i oto moja, choć niepełna, kolekcja Blackwingów Volume. Dziękuję za uwagę.